Poldek, masz na swoim koncie pomiar rekordowej prędkości wiatru w Polsce, czy akurat na Kasprowym Wierchu? No, nie wiem, czy w Polsce, bo nie śledziłem tamtych informacji na temat maksymalnych jakichś silnych wiatrów w Polsce, ale w ciągu moich 12 lat pracy w Obserwatorium Wysokogórskim na Kasprowym Wierchu zdarzyło mi się pomierzyć najsilniejszy wiatr, jaki w historii Tatr wiał. Ja go nazywałem już teraz po iluś tam latach wiatrem stulecia, bo od tego czasu silniejszego wiatru nie było, a upłynęło już od tego czasu ponad 50 lat. No bo wiatr był 6 maja 1968 roku. I to był wiatr, który nazwali wiatrem halnym, ale okazuje się, że to nie był typowy wiatr halny. To było nałożenie się na wiatr halny wcześniej nisko troposferycznego prądu strumieniowego z niższych warstw atmosfery. Ale to o tym wspomnę, na czym to polega dopiero jak będziemy kończyć historię tego wiatru, jak już powiem, jak wyglądało w czasie tego wiatru, co się wtedy na tym Kasprowym działo. To co się działo wobec tego? W ogóle zaczęło się bardzo niewinnie, bo pogoda była taka, no to był maj, już ta prawie typowa pogoda majowa, nawet dość ciepło było, a ciepło dlatego, bo jednak już był ten lekki wiatr halny. Wtedy prędkość była gdzieś tak do 30 metrów na sekundę. Ja podchodziłem pieszo na Kasprowy Wierch i było tak ciepło, że się rozebrałem do kąpielówek. I w kąpielówkach, mimo że płaty śniegu jeszcze leżały tu i ówdzie, podchodziłem do góry i bez problemu tam za godzinę z czymś wyszedłem, objąłem dyżur. No ale potem wiatr stopniowo zaczął narastać, prędkość wiatru zaczęła narastać. I w godzinach popołudniowych nastąpiło jego maksimum. Czyli z tego co pamiętam, było to między godziną 16 a 18. W środku w rotundzie był zainstalowany anemometr, który mógł maksymalnie mierzyć do 65 metrów na sekundę. I wtedy piórko tego samopisu cały czas już oscylowało w granicach 60 i odbijało się od krawędzi. Dalej się nie mogło wysunąć. Krawędź to była gdzieś 70 metrów na sekundę. Więc w związku z tym oczywiście musiałem pewne pomiary uzupełniać, mierząc anemometrem ręcznym, czyli przed obserwacjami wychodząc tylko trochę na taras i tym ręcznym anemometrem mierzyłem. Średnia prędkość przez te 2 godziny to była 60 metrów na sekundę. Maksymalny zapisany w dzienniku synoptycznym to było 75 metrów na sekundę, ale wyszedłem trochę wcześniej, przed 10 minutami, żeby z ciekawości zobaczyć, ile może być, jaka może być prędkość tego wiatru. No to wystawiłem ten anemometr, trzymając się poręczy oczywiście, bo mnie szarpało cały czas. I zobaczyłem, że to jest 80 metrów na sekundę. To jest 288 km na godzinę. Czyli niespełna 300. Jestem przekonany teraz po latach, że prawdopodobnie między obserwacjami w tym okresie ta prędkość wiatru mogła dochodzić do 300 km na godzinę. Ale te 288 to i tak jest rekord. Czyli potem od 1968 roku nie zmierzono w Tatrach mocniejszego wiatru od tego, który ja zmierzyłem. A co się działo? No, z tego co zaobserwowałem, bo nie wszystko, gdybym ja wtedy wiedział, że to będzie kiedyś taki słynny wiatr, no to bym dopiero się wypatrywał, co się dzieje. Ale to, co mi zostało w pamięci, to co pamiętam, to wiem, że wtedy były zgromadzone deski długości 5 metrów na budowę wyciągu na Goryczkową. To były prawie pod samym szczytem. To wiatr porywał te deski i zrzucał do kotła gąsienicowego. Kamienie wielkości pięści porywał z podłoża, przelatywały w ogóle nad szczytem i też gdzieś tam dalej spadały. Wyjrzałem przez okno rotundy na stawki gąsienicowe, bo widzialność była dobra. I zobaczyłem, że nad zielonym stawem uformowała się taka trąba, jak to bywa przy tornadach, taka trąba wodna. I wiatr ją przeniósł na zachodnie ściany
w kościelce i tam się rozprysnęły te wody. Na tarasie, ponieważ był wiatr tak silny, a tam były trzy klatki meteorologiczne, to poprosiłem będących na szczycie wtedy ze mną dwóch pracowników fizycznych, Janinę i Jana Skowronków. Oni tam pracowali jako jedna jako kucharka, druga jako palacz, żeby poszli na taras i spróbowali zamocować jeszcze dodatkowo te klatki, żeby ich nie zwiało. Okazało się, że jedną klatkę zwiało razem z tymi odciągami, też spadła do Kasprowej, znaczy do Gąsienicowej. Ale drugą klatkę, tą główną z termometrami utrzymali i ona przetrwała, także nie została zwiana. Ja miałem przy sobie aparat fotograficzny wtedy na dyżurze, taką zorkę, gdzie się tak patrzyło, tak z góry, więc to mi tak nie przeszkadzało za bardzo. Otworzyłem tylko drzwi rotundy, ustawiłem ten aparat, żeby zrobić zdjęcie i tak mi szarpało aparatem, więc trochę są mnie ostre te zdjęcia, ale zrobiłem, jak oni walczą z tą klatką, z tymi odciągami. Takie zdjęcie mam w archiwum, one to są teraz cenne zdjęcia, no bo one dokumentują ten wiatr. Także to były takie te efekty, które wtedy akurat zaobserwowałem. Potem po godzinie 18 wiatr był słabszy, ale jeszcze przez całą noc był bardzo silny, w ogóle w granicach jakieś 50 metrów na sekundę, do 40 najwyżej spadło. Po tym dyżurze, jak mnie zmienił kolega na dyżur, kolega wychodził na dyżur, ale wtedy już był wiatr 35 metrów na sekundę. Postanowiłem z Felkiem Kozerą, który był też moim kolegą, a on tam nocował akurat na Kasprowym, że będziemy schodzić do Myślińskich Turni na dół i potem na Kalatówki i zobaczymy, co się po drodze, co się działo po tym wietrze, ewentualnie czy są jakieś ślady wiatrołomowite. No i rzeczywiście, jak żeśmy doszli do Myślińskich Turni, nad Myślińskie Turnie, cały las był powalony. Musieliśmy przeskakiwać przez te powalone drzewa, też mu tam jakieś zdjęcia zrobiłem. Doszliśmy do Dolnych Kalatówek, a na Dolnych Kalatówkach było wszystko połamane drzewa. Cała połać lasu była połamana i co dziwne, ten wiatr tak musiał działać, że on nie wywracał świerków, tak jak to było przy innych wiatrachalnych, że wywraca z korzeniami i wtedy jest drzewo powalone i korzenie są też tak wywrócone, tylko ten wiatr łamał drzewa grubości, no średnicy do 35 cm, łamał 2 metry, metr nad ziemią. Czyli to musiały być nagłe, mocne porywy, które powodowały, że korona drzew była szybko przegięta i trzask. I wtedy nastąpiło złamanie tego drzewa. No i oczywiście też pofotografowaliśmy, doszliśmy do Albertynek i o dziwo. U Albertynek raz cały, wszystkie świerki dookoła były złamane, tak jak opowiada, tak do połowy mniej więcej. A pustelnia sióstr Albertynek nie naruszona. Piękne gąty, nic nie zerwane, dach nie zerwany w ogóle. No, zachowane tak, jak było przed wiatrem. Jeszcze trafiłem na moment, kiedy siostry wychodziły już na zakupy, żeby wyjść chyba tam do kuźni, coś kupić do sklepu. Akurat przechodziły przez powalone drzewa, które tam blokowały wyjście z kaplicy, przechodziły. I dowiedziałem się wtedy, że jak ten wiatr wiał, to jechał samochód na Kalatówki z jakimś Niemcem. Oni mieli chyba wykupiony pobyt na Kalatówkach w schronisku. I jak dojechał mniej więcej do wysokości Kalatówek, to drzewo zablokowało z przodu, drzewo zablokowało z tyłu. No, turysta nie miał co robić, więc poszedł do Albertynek. I razem z nimi był w kaplicy, a siostrzyczki się podobno całą noc modliły w czasie tego wiatru. Modliły się, żeby ostawić. Dlatego ta pustelnia jest nienaruszona, a drzewa dookoła wygolone, wyłamane. No oczywiście temu Niemcowi się też udało przez to przeżyć. A u góry jeszcze, jak żeśmy schodzili, to sfotografowałem kosodrzewinę wyrwaną do połowy. Kosówka przecież jest giętka i potrafi się dostosować do bardzo trudnych warunków. A tu w tym przypadku była wywrócona i pół krzaka było wyrwane z ziemi. To musiała być ogromna rzeczywiście siła, tyle metrów na sekundę jednak potrafiło to zdziałać. I dokończę jeszcze, czy to był rzeczywiście wiatr halny, czy to nie był taki typowy wiatr halny. Otóż potem dwie pracownice naukowe Instytutu Meteorologicznego opracowywały ten wiatr. Ja im dałem zdjęcia do tego artykułu. To było opublikowane w przeglądzie chyba geofizycznym. Pani Budziszewska, Morawska-Chorawska i Budziszewska opracowały ten wiatr i na podstawie danych meteorologicznych różnych poziomów wiatrów na różnych wysokościach i stwierdziły, że było to
na typowy wiatralny nałożenie się niskotroposferycznego prądu strumieniowego, który jest bardzo mocny, który z reguły wieje w troposferze. Ale on się obniżył do wysokości szczytów tatrzańskich. Jak się nałożył, to spowodował takie ogromne prędkości wtedy. No i udowodnił w ten sposób, że a wpływ tego halnego wiatru, ale nie w postaci podmuchu, tylko w postaci zwyżki temperatury, był zanotowany aż w Kotlinie Warszawskiej. A więc aż do takiego miejsca. Oczywiście nie już jako podmuch. Podmuchy dochodziły do Nowego Targu, gdzieś tutaj do Gorców, ale wpływ aż do Kotliny Warszawskiej. I tak wyglądał ten wiatr. A krąży jeszcze taka opowieść, że jak tak wiało u góry, to się przywiązałeś do kaloryfera. Tak, to tak opowiadał. To znaczy, ja już teraz nie pamiętam całkiem dokładnie, ale na pewno się zabezpieczałem, bo bałem się wyjść do klatki, bo musiałem dwa razy podejść do klatki kilka metrów. Na pewno trzymałem się mocno dwoma rękami idąc, bo mi nogi podwiewało. Do klatki otworzyłem tylko oczy zrobiłem i chyba byłem przywiązany jednym końcem liny do kaloryfera w rotundzie. Także to była asekuracja. A pracowałeś w obserwatorium na Kasprowym Wierchu przez 12 lat. To pewnie dużo różnych rzeczy przez ten okres czasu widziałeś pracując tam, prawda? No, to w ciągu tych 12 lat to się rzeczywiście dużo działo. Nie o wszystkim się da opowiadać. Były różne wydarzenia, dość na pewno ciekawe. Ja sobie przypominam, co jest taką też oryginalną rzeczą, bo teraz tego by nie wolno było robić. To był pierwszy mój rok pracy chyba na Kasprowym, 1958. Wtedy na Kalatówkach się odbywały jam session, czyli jazzowe spotkania słynnych muzyków. Lesław Litz, Namysłowski, Komeda. Oni wtedy tam przez cały tydzień bywali w schronisku i tam sobie grali, tam były koncerty takie na żywo, czasem na polu, na śniegu, czasem oczywiście. I wtedy grupa ich wyjechała, a wtedy między nimi był Polański również, reżyser. No i całe tam towarzystwo, jeszcze aktorek i tak dalej. I wtedy kilku z nich wyjechało na Kasprowy, wyszło na szczyt Kasprowego Wierchu. Ja przez okno widziałem, jak oni sobie na górze koncert zrobili. Jazzowy koncert, taki kilka melodii odegrali na górze, więc to pamiętam z tego 58 albo 9. Sam początek. Taki na początek. A potem bywały, no jak powiedziałem, różne wydarzenia. Były i tragiczne wydarzenia. A niektóre się zakończyły szczęśliwie, ale były takie, gdzie zginęły dwie osoby, to znaczy zginęła bułgarska narciarka, która zjeżdżała z Kasprowego i skręciła do Cichej, z lawiną pojechała w dół do Cichej i potem dopiero na wiosnę ją ratownicy słowaccy znaleźli. Ale ja sam znalazłem moją koleżankę martwą na szczycie Beskidu. Ona zaczęła pracę w 61 roku. A wypadek się zdarzył 4 marca w 62 roku, czyli właściwie pracowała u nas kilka miesięcy. I myśmy do jej kwalifikacji jakoś ustosunkowali pozytywnie, bo nawet nie myśleliśmy, że jej się może coś przydarzyć, bo tak, jak przyszła do nas do pracy, to powiedziała, że wspinała się, bo była w klubie wysokogórskim, więc zimą mówiła, że była na Kościelcu, że była na Kozim Wierchu, w trudnych warunkach, że biwakowała gdzieś tam w śniegu. Potem była przewodnikiem już tatrzańskim, więc jeżeli nawet wychodziła nieraz do góry, to sądziliśmy, że sobie da radę, bo ja nawet jeszcze wtedy nie byłem przewodnikiem ani ratownikiem, a ona już była kwalifikowana. Ale się okazało, że przeceniła swoje siły, jak podchodziła 4 marca przez halę gąsienicową do góry. Wyszła może z hali dość późno, bo o godziny 4, a w marcu się wcześniej robi ciemnawo. Nie doszła do godziny 20 do Kasprowego. Ja skontaktowałem się w czasie obserwacji z Mietkiem Kłapą na hali gąsienicowej, że jej nie ma. No on powiedział, to może jeszcze poczekamy, potem zawiadomimy TOPR. Ale warunki były takie, że się nie dało wyjeżdżać wtedy kolejką, bo wiatr wiał silny. Ponieważ jej nie było całą noc, ja jeszcze próbowałem na tym dzwonie tam, który stał, teraz już go nie ma, ale prawdopodobnie zostanie przywrócony, więc na tym dzwonie próbowałem zadzwonić, ale nikt się nie odezwał, nikt nie zgłosił się, nikt nie doszedł. I kiedy skończyłem dyżur, następnego dnia kolega mnie zmienił, poszedłem sam na poszukiwania. Wcześniej ratownicy z hali gąsienicowej podeszli w górę, rano wcześniej też wyszli aż do Kasprowego,
i powiedzieli, że żadnego śladu po niej nie ma. Ja wtedy przypuszczałem, że ona mogła wyjść nawet na grani teatr i mogła potem gdzieś zjechać z lawiną. I z takim przekonaniem poszedłem sam w kierunku Beskidu, że pójdę w stronę Świnicy i będę zaglądał do Żlebów. No ale nie trzeba było daleko podejść, jak byłem mniej więcej 150 metrów od wierzchołka Świnicy, zobaczyłem na grani wykopany taki dołek podłużny i tam leżały narty. Do góry fokami. To były foki nie te, jakie teraz używają, tylko foki, te prawdziwe foki z fok, ze skóry foczej. Poznałem, że to są narty jadzi brydównej. Zwiedziałem, że tu gdzieś ona albo musi być, albo się tu się rozegrała tragedia. No i w tej sytuacji oczywiście szedłem jeszcze dalej i w pewnym momencie między kamieniami po stronie słowackiej widzę, że jakiś kształt leży człowieka. Podszedłem tam, no poznałem, że to jadzia, chustę miała zwianą z głowy, rękawiczki zdarte już nie z dłoni. W jednej ręce jeszcze trzymała kijek, w drugiej już nie. Leżała na boku, w stronę, tak patrząc jakby na Świnicę. I, no i badam tętno, nie ma tętna, zimna, już prawie że zamarznięta, skostniała zupełnie. No wiedziałem, byłem już wtedy przekonany, że nie żyje. Tak rzeczywiście potem było. I wtedy zostawiłem ją tam, poszedłem szybko, wziąłem ten narty, doszedłem do obserwatorium, gdzie kierownik obserwatorium poprosił dwóch kolegów, którzy tam jeszcze byli, żeby poszli ze mną. Wzięliśmy materac dmuchany, taki, bo takie tylko wtedy były. Poszliśmy tam na Beskid, położyliśmy ją na materacu i przyciągnęliśmy ją po śniegu z tego Beskidu aż do Kasprowy, tam pod dolną, tam do górnej stacji kolejki i na taras i potem do środka nas tam stacyjny wpuścił. I tam żeśmy jeszcze próbowali robić masa serca, nie i jakieś tam reanimacje, ale to nic nie dało. No i dopiero po paru godzinach udało się wyjechać ratownikom z dołu do góry. Wyjechał tam Genek Strzeboński, bo on był szefem tej wyprawy ratunkowej. Stwierdził, że nie żyje. No pozostało nic innego, jak zapakować ją do Topoganu. Wtedy nawet nie wiem, czy jeszcze nie do Aki, bo to był 62 rok, tak do Aki. Pojechali z nią na halę gąsienicową, ja jechałem obok tego. No zawsze jest taki zwyczaj, że jak się zwozi nieboszczyka czy zwłoki, to się gdzieś łamie gałązkę kosu drzewiny, zatka się tam za ten worek z tymi zwłokami. No i tak dojechaliśmy do Kuźnic, a potem oni ją przetransportowali do podszpitala, do prosektorium. No a jakie refleksje się wtedy w tobie rodziły? Bo jakoś tak spotkałeś się ze śmiercią swojej koleżanki z pracy w bardzo bezpośredni sposób. To nie było tak, że się dowiedziałeś o jej śmierci, tylko sam ją znalazłeś, potem cały ten transport, no i jakaś opieka nad jej już zmarłym ciałem, prawda? Właściwie to był chyba pierwsza historia, kiedy w górach znalazłem zwłoki. Albo że ktoś zginął z moich znajomych czy z bliskich. To był pierwszy taki przypadek w 1962 roku. No był to na pewno szok, bo nie przypuszczałem, że się coś takiego przydarzy. No przydarzyło się. No tutaj nie będę komentował, co tam było przyczyną i tak dalej, bo to tego się tak dokładnie wszystkiego nie dowiemy. Ale potem miałem po 3 latach historię, gdzie dwóch moich najbliższych kolegów zginęło z tymi, z którymi chodziłem po jaskiniach. Janusz Flach z kolejek i Edek Hołpa, młodzi chłopcy, którzy spadli z galerii gankowej. Był wypadek na galerii gankowej. I wtedy dopiero przeżyłem stres, ogromny stres, bo to byli no, tacy moi bliscy przyjaciele, jak brat i siostra, znaczy jak bracia na przykład. No i to, że ja niewiele brakowało, że ja bym był też uczestnikiem tamtej wyprawy, bo tydzień wcześniej z nimi poszedłem, ale coś mnie tknęło. I po burzy nie przekroczyliśmy granicy na Słowacji. Ja powiedziałem wtedy, słuchajcie, dzisiaj nie idziemy, bo będą mokre ściany. Wrócimy, zaczekamy, pójdziemy za tydzień. No i namówiłem ich, że zostali. Nie poszliśmy wtedy, oni pojechali za tydzień. Ja miałem do nich dojechać następny dzień, bo kończyłem dyżur na Kasprowym. I dobrze, że oni pojechali w sobotę, a ja dopiero mogłem pojechać w niedzielę, bo gdybym pojechał w sobotę, to by Janusz namówił na tę ścianę. Mhm. Bo to był jakby mój partner też między nimi, więc mógłbym mnie namówić i wtedy zamiast Edka zginąłbym ja z Januszem. Więc tutaj też już było takie cały czas takie sterowanie tym wszystkim, żeby nie wziął udziału w
w tamtej wspinaczce. A ich tragedia mnie ogromnie wzruszyła. Ja potem pisałem na ten temat wielokrotnie. Kilka artykułów się później ukazywało na ten temat tej tragedii. Bo to była głośna sprawa. To był, nie wiem, czy na największy pogrzeb potem, bo to były dwie trumny na Fasiągu, jak tutaj w Zakopanem wieźli na cmentarz. Młodzi ludzie, wszyscy ich znali. Największy pogrzeb po Klimku Bachledzie nawet. Bo Klimek Bachleda to była postać, nie, to była legenda. Ale to była inna postać ratownika, przewodnika. A tutaj też młodzi ludzie sprawi, ale już też znani. I wtedy był taki tłum, że wychodzili z kościoła parafialnego ostatni, a pierwsi już dochodzili do cmentarza nowego. Więc ogromna ilość ludzi, a tam też ich było dużo. A zastanawiałeś się wtedy nad tym, czy jakoś nie skończyć swojej przygody z tak bezpośrednim kontaktem z górami, kiedy zginęli twoi przyjaciele? Nie, ja wtedy doszedłem do wniosku, że na mnie spoczywa obowiązek reprezentowania zakopiańskich grotowazów. Bo oni byli lepsi ode mnie. Skoro zginęli, to ja byłem jakby trzeci w kolecie, jeżeli chodzi o kwalifikacje wtedy. I dlatego potem mnie się udało wyjechać na wyprawę do najgłębszej jaskini świata w Górze we Francji. No bo jako jedyny Zakopiańczyk, najlepszy z tego środowiska, dołączyłem do innych z Krakowa, z Warszawy, bo nas było w sumie razem 10, co pojechaliśmy do Francji. Więc ja zawsze działałem w górach ostrożnie. Nawet powiedziałbym, że zawsze rozważałem, czy to już jest ta banda, którą mogę przekroczyć jeszcze, czy już nie. Ale ponieważ już wtedy byłem żonaty, już miałem dzieci, już nie mogłem ryzykować na 100%, bo gdybym był może sam, to bym powiedział, a wszystko mi jedno, idę po bandzie, nie. Ale skoro miałem dzieci, byłem za coś odpowiedzialny, byłem za rodzinę odpowiedzialny, to musiałem rozważyć, czy to jeszcze jest możliwe, że to mogę zrobić, czy trzeba się wycofać. I tak wielokrotnie po tym robiłem, że się wycofywałem, nawet mając niewiele do sukcesu absolutnego, bo na przykład na dnie najgłębszej jaskini świata nie stanąłem na 1122, ale byłem na 1000. Ale nie dlatego, że tam było może i trudniej, tylko że takie potem było moje zadanie, że miałem tam ściągać drabinki i tak dalej. Tak? Ale już zawsze rozważałem, czy to nie jest zbyt niebezpieczne. Tym bardziej, że przygodę taką, która pierwsza mi uratowała życie, a brakło tylko tyle, że mi uratowała życie, to było na drugim roku studiów, jak wspinałem się z moim partnerem, też geografem, bo studiowaliśmy razem na roku, z Jurkiem Brzozowskim z Krakowa. Wspinaliśmy się w czasie wakacji często w Tatrach, w rejonie Hali Gąsienicowej. I wtedy tego jednego dnia poszliśmy wyszliśmy tak w kierunku Czarnego Stawu i tak zastanawiamy się, co robić. No, kusił nas żleb drzeża. A żleb drzeża był wtedy liczącą się drogą, bo to była droga w skali nadzwyczaj trudnej, z miejscem skrajnie trudnym. Jak na tamte lata to była droga taka, no pierwszej klasy, że tak powiem. I było dopiero kilka przejść tej drogi. Jedno zimowe, a kilka było letnich. I Jurek mówi, to próbujemy drzeża. Jak nam wyjdzie, to zrobimy, nie wyjdzie, to trudno, to się wycofamy. I poszliśmy tym drzeżem do góry. Oczywiście nawet się mi wspinało się na mnie najgorzej, ale strasznie wolno, żeśmy to robili. Mieliśmy tylko 3 haki. I Jurek doszedł już tam przez te piątkowe trudności pod taką przewieszkę, wbijał haka i w pewnym momencie mu ten hak spada. To był ostatni hak, a jeszcze do końca drugi trochę było. Hak mu przeleciał koło mnie, bo ja byłem na drugiego i było słychać, że się zatrzymał na takiej półce. Jurek mówi, słuchaj, wiesz co, nie mamy haków, to ty zejdź po niego. Zejdź po niego. No ja mówię, no to nie ma sprawy, przyjaciel kuruj mnie, to będę schodził. A do schodzenia było to najtrudniejsze miejsce, nadzwyczaj trudne. Więc to, co ja wywspinałem się jako tako do góry, teraz trzeba było zejść na dół z tą asekuracją. Ale ja wtedy, jakbyśmy się wiązali, nie było wtedy uprzęży tatarmińskiej. Wiązało się liną tatarmińską pod pachami i robiło się węzeł skrajny, i powinno się go zabezpieczyć, żeby się nie rozwiązał w czasie ewentualnie szarpnięcia upadku. A ja się związałem, wystawał mi taki kawałek tego końca liny, ale nie był zabezpieczony. Ja tego wtedy nie zauważyłem. No i zaczynam schodzić. W pewnym momencie ręka mi kiełzła, stopa mi się ześlizgnęła ze stopinka i czuję, że lecę 150 metrów nad piergami.
lecę i takim wahadłem o ścianę bokiem uderzyłem. Odbiłem się od tego, potem w drugą stronę lecę, no i wylądowałem na tej półeczce i tam na tej półeczce, gdzie był ten hak. Ponieważ wylądowałem, poza tym, że byłem obity, ale nic nie miałem połamanego, tam podrapany tylko miałem, wylądowałem, więc krzyczę do Jurka, okej, jestem no, na przy haku. No to wziąłem, przypiąłem hak i wtedy się patrzę na tą moją uprząż i tu się okazuje, że na skutek tego upadku lina, ten węzeł został tak ściągnięty, o ile było przed tym tyle, to się ściągnęło, że zostało 1,5 centymetra do wypchnięcia się z ucha. Gdybym poleciał z metra wyżej i byłoby większe szarpnięcie, to bym się rozwiązał i bym poleciał tak jak dreszcz, czy jak potem Bandrowski i ci inni, co tam się pozabijali. Czyli no, nie byłoby by mnie tu dzisiaj. Czyli zginąłbym w 1952 roku. I wtedy mnie ten 1 centymetr uratował i od tego czasu już po tym pilnowałem, żeby zawsze robić te zabezpieczenia. Więc miałem już tą przygodę taką i dlatego potem już byłem dość ostrożny przy następnych moich takich czy jaskiniowych, czy tatarzyńskich wyprawach. Tu w kontekście odpowiedzialności wspomniałeś o swojej żonie, a gdzie się z nią spotkałeś? Czy góry też was jakoś połączyły? Żonę spotkałem w pociągu. Pociągu, no bo... Znaczy, muszę się przyznać, że dlaczego nie... Tak wspominałem, bo myślałem kiedyś, żeby zostać księdzem. Ale dlaczego nie zostałem księdzem? Bo mi się dziewczyny podobały. Więc dlatego sobie myślę, lepiej już będę taki normalny człowiek, a dziś bym miał być złym księdziem, a potem gdzieś tam... Słuchaj, mi też się podobały, ale zostałem księdzem. No, ale w takim razie, no... No tak się złożyło. W każdym razie był taki moment, że kończyłem studia po czwarty rok, i już wtedy widziałem, że cztery pary na roku się już jakby zaczęły łączyć. I to jeden ten mój kolega się z tą dziewczyną, która mi się podobała najwięcej na roku, już się miał prawie żenić. Więc zostałem jakby na lodzie. Na lodzie taki byłem jakiś dobity, zmartwiony tym wszystkim. Nawet wróciłem do Krakowa i tam mi zaproponowali z Akademickiego Związku, no to się wtedy jakoś inaczej nazywało, z ZSP chyba, żebym prowadził obóz wędrowny studentów po Beskidach. No to sobie myślę, poprowadzę obóz wędrowny, nie, tam może jakaś będzie fajna dziewczyna, to ją poznam, nie, tego może coś się z tego skleci. Ale jak byłem na tym obozie, to też były same pary, a ja byłem sam. Wreszcie odwiozłem ich do Krakowa, wsiadłem do pociągu do Zakopanego i tak, taki zmartwiony jestem. Tak się patrzy, a wtedy były takie przedziałki takie, że było cały wagon widać, co, gdzie kto siedzi. I tak w jednym takim przedziale siedziała przy oknie taka skromna, młoda dziewczyna. Specjalnie mi się nie podobała nawet tam naczynie. No nie zwrócił uwagi, czy jest ładna, nieładna. Ja sobie myślałem, jest wolne miejsce naprzeciwko, zasiądę. No i siadłem tam naprzeciwko. Po jakimś czasie rozpoczęliśmy rozmowę. Ona mówi, że jest po maturze, uczy się teraz w szkole pielęgniarskiej w Krakowie. No i wraca do Nowego Targu, bo pochodzi, znaczy mieszka w Nowym Targu. No i tak żeśmy sobie tam rozmawiali, coraz nam się fajnie rozmawiało. Wyczuwałem, że jakiś taka nic się nawiązuje bliższej sympatii. Ja mówię, słuchaj Danka, bo ona miała Danę co najmniej, słuchaj Danka, jak będę miał trochę czasu, nie, to ja tutaj do ciebie do Nowego Targu wpadnę, przejdziemy się gdzieś na wycieczkę i zobaczymy. Ale ja potem przyjechałem do Nowego Targu, byłem zajęty czym innym, zapomniałem o Dance. Po jakichś dwóch tygodniach mi się przypomniało, przecież kurczę, no fajna dziewczyna była, trzeba coś, może pojadę do Nowego Targu. Pojechałem do Nowego Targu, odszukałem tą ulicę długą 159, nawet do dzisiaj pamiętam. No i tam oni wynajmowali mieszkanie, tam u właścicieli. Stukam, tam cisza. Po pewnym czasie wychodzi jakaś zaspana dziewczyna z papilotami pokręconymi na głowie. Ja mówię, czy tu mieszkała pani Danuta Boreczka? Ona mi to ja. Ja jej nie poznałem, bo przedtem była ładnie ubrana i uczesana, a tu takie jakieś jak z łóżka się wstaje, nie? A ona mówi, no nie przestrasz tego, ja zaraz się zrobię tego. A co, pójdziemy na turbacz, mówię, no to na turbacz, to na turbacz. Szybko się uczesała, poszliśmy na ten turbacz, no i była fajna pogoda, na górze żeśmy tam byli, tam nawet żeśmy się chyba ze dwa razy całowali na tej polanie i schodziliśmy na dół, idziemy na dół ulicą tam od Kowańca do Nowego Targu. W pewnym, już było tak szarawo się robiło pod wieczór, w pewnym momencie Danka mówi, wiesz co, moja mama idzie. Moja mama idzie.
to co powiem? Ja mówię, no powiemy, co było. Więc jak doszła, ona mówi, a pan kim jest do mnie, nie? A ja mówię, no wie pani co, ja z Dankę tu poznałem w pociągu, mówiliśmy na wycieczkę i właśnie widzimy na Turbaczu, to jej tłumaczy i tak dalej. Niech się pani, przepraszam bardzo, niech się pani nie denerwuje, nie, nic tam, wszystko okej. Okay. No ona mówi, wie pan co, to pan mi już tak trochę przekonał, ale proszę iść do mojego męża i od razu powiedzieć to samo, albo jeszcze się bardziej usprawiedliwić. No i poszedłem tam do ojca, poznałem ojca. Ojciec oczywiście, jak to było za dawnych lat, nie dbali zawsze o żeby jakby ktoś tam, jakiś partner się miał kręcić koło córek, żeby był jakiś, w każdym razie nie pierwszy, lepszy. Więc najpierw mnie wybadał, mówię, a co pan robi, a gdzie pan, czy pan już pracuje? Więc jak się dowiedział, że jestem po studiach, że już pracuję na Gazprowym Wierchu, że już mam pracę, bo już inaczej była rozmowa. No nie wyciągnął wtedy jeszcze litworóweczki ani tamtego, bo to nie wtedy jeszcze, dopiero po paru tam miesiącach. Ale w każdym razie powiedział, proszę pana, jak pan będzie się chciał z córką umówić, proszę tu przyjść, powiedzieć, że pani idzie tu i tu, my panu damy, wyrazimy zgodę, czy też nie wyrazimy zgody i możecie sobie chodzić. No i tak się zaczęło. A potem niedługo trwało pół roku znajomości i wziąłem ślub w Nowym Targu, kiedy to było czerwiec 58 roku. A, to decyzja przyszła. Urodziły nam się potem dwoje dzieci dość szybko, bo najpierw syn Piotrek, a potem córka Monika. Tak. A jak pracowałeś na Kasprowym Wierchu, to dostaliście też kiedyś w pewnym momencie sprzęt do badania radioaktywności powietrza, wody, śniegu, jak to było dokładnie? No, i z tym są związane też ciekawe odkrycia, prawda? No to na pewno też rzecz, o której mogę teraz swobodnie mówić, bo są to inne lata. To już jest po PRL-u, po całej komunie i po tych tajemnicach, które wtedy były, że nie wolno było. Gdybym ja wtedy coś pisnął, to bym siedział, nie wiadomo, a może by mnie na Biały Niedźwiedź wysłali, też nie wiadomo. To było tak, że w 60 roku akurat obserwatorium otrzymało aparaturę do pomiaru radioaktywności powietrza i radioaktywności falloutu, czyli tych opadów opadających do kuwety. I to się tam potem oczywiście wszystko tam odparowywało pod lampą. Te zanieczyszczenia do takiej miseczki się wkładało pod licznik Geigera. Obliczało się radioaktywność i ja sobie wtedy pomyślałem, bo to był oficjalny ten program badań. Więc skoro jest taka aparatura, a ja wtedy miałem ochotę robić takie przyczynkowe badania przed ewentualnym doktoratem, więc pomyślałem sobie, a byłem już byłem chyba, nie, jeszcze nie byłem, ale już miałem być pracownikiem, asystentem naukowo-badawczym. Więc ja pomyślałem, będzie fajny temat do takiego przyczynku. I wymyśliłem sobie radioaktywność pokrywy śnieżnej. Jak wyjeżdżałem na dyżury co 4 doby, to z pulka takiego wyznaczonego brałem 2-metrową warstwę śniegu do kuwety, też to topiłem, też potem próbkę, też pod licznik. No i oczywiście to było początek listopada. Zacząłem sobie robić wykresy tej radioaktywności na takim papierze milimetrowym. I 13 listopada, to datę pamiętam, nagle wyskoczyła mi taka, tamte słupki były takie, to tamta wyskoczyła mi radioaktywność jak do połowy stołu, czy nawet większa. No i zdziwiłem się, skąd taka duża. Myślałem, że się pomyliłem w obliczeniach, ale potem jeszcze raz sprawdziłem. Okazało się, że rzeczywiście taka była duża. W nocy, jak już moi kierownicy spali, puściłem sobie Wolną Europę i Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. O. Te dwie stacje słuchałem tam czasem w nocy i słyszę, że i tam nie podawali daty. Powiedzieli w listopadzie nastąpił wybuch naziemny 50-megatonowej bomby w Związku Radzieckim w Kazachstanie. To był najsilniejszy wybuch w ogóle, jaki przeprowadzili Rosjanie w tamtych latach. No już wiedziałem, skąd to ta radioaktywność doszła. No, widocznie po jakichś 2 trzeciach doszła tutaj, ale u nas w mediach absolutna cisza. W ogóle nikt nic nie wiedział. Ja tylko się dziwiłem tym badaniom. Rozpad potem tych pierwiastków, które oczywiście spowodowały to skażenie, był bardzo wolny. Widocznie tam nie wiadomo, jakie były. Ja nie analizowałem. Rozpad był połowiczny taki, że to się długo, długo rozpadało, kilka miesięcy. Zresztą robiłem takie pomiary i potem jeszcze w lecie poszedłem na letni płat śniegu pod Świnicę, żeby tam z całego roku, znaczy z tej powierzchniowej warstwy, gdzie to się wszystko akumulowało, wziąć tą próbkę
tego śniegu. No i wziąłem, zbadałem i to i okazało się, że tam ta radioaktywność tego płatu była jeszcze większa niż po tym wybuchu. Więc widocznie to się wszystko musiało tam kumulować w tym. No i teraz nie zdziwiłem się, że po jakichś paru latach, po dwóch, trzech i więcej latach umarli koledzy narciarze, którzy tam trenowali. Bo oni tam na wiosnę, zresztą był taki zwyczaj, że wtedy się ustawiały bramki slalomowe na płatach śniegu jeszcze w lipcu, w sierpniu i tam sobie narciarze jeździli. Nagle się dowiedziałem, że Stasia Gogulski zmarł na raka wątroby, że pękala tam coś, na, coś zmarł, potem jeszcze następny. I tak zacząłem sobie to potem po latach kojarzyć, że to prawdopodobnie mogła być przyczyna, że właśnie często trenowali na tym skażonym płacie śniegu. No a ta radioaktywność, o tej radioaktywności wtedy nic się nie mówiło, więc dlatego tam wtedy małe dzieci ani nie piły Lugolu, bo była cisza. I ja dlatego teraz, jak sobie tak analizuję mój życiorys, mój syn, który akurat się urodził przed wybuchem, bo wybuch był 61, on się urodził w 60 roku, córka się urodziła po wybuchu, to córka żyje, a syn zmarł na raka, mając 55 lat. I to nie tylko on, ale wielu w tym przedziale wiekowym umierało na raka, więc być może, że to był efekt tamtego wtedy skażenia młodych organizmów ludzkich zaraz po tym wybuchu tej 50-megatonowej bomby. To bardzo ciekawe. No a chyba się wiek nie bawi, coś tu. No pewnie, że tak. A wiesz co, bo ten czas twojej pracy na Kasprowym Wierchu, on się też mniej więcej zbiega z tym czasem, kiedy biskupem w Krakowie został Karol Wojtyła, skąd wiemy, że bywał na Kasprowym. Miałeś okazję go może kiedyś spotkać? Więc no, ja akurat na Kasprowym go nie spotkałem. Znaczy, potem to wiem, że jak już był jako papież, że tam już wyjechał w 97 roku. Ale jeszcze wtedy jako kardynał, to ja go nie miałem okazji nigdzie spotkać. On miał jak gdyby swoje towarzystwo, to takie to kajakowe i to górskie i to narciarskie, nie, w którym się tam pojawiał nieraz. Ja wtedy nawet nie wiedziałem, że no, no, bo czasem tam jakiś biskup przyjechał, ale nie akurat on. Potem jak kiedyś jeździłem na Słowacji, to mi tam pokazywali dom taki, w którym jeszcze jako Karol Wojtyła się zatrzymywał w Smokowcu. Tam się, to już potem jako przewodnik opowiadałem, że tu właśnie w tym domu bywał. Ale ja osobiście nie miałem okazji takiej. Natomiast miałem, że tak powiem, tu się wtrącił okazję kogo innego zobaczyć. To już oczywiście przeciwstawna postać zupełnie. Jak miałem dyżur, była mgła, śniegu nie było, ale były takie warunki, jak teraz dość zimnawo. I w pewnym momencie ktoś dzwoni do drzwi i ja wychodzę, patrzę się przez tę szybę, a tam jakiś trzech komandosów i facet bez koszuli. Bez koszuli. I no co, a mgła taka, że na 15 metrów tylko widać. No więc jak się dobijają, może rzeczywiście potrzebują jakiejś pomocy czy coś. Otwieram. Mówią, no, oni mówią, dzień dobry, ja mówię, proszę bardzo. A ten gość bez koszuli wita się ze mną, mówi, Kuropieska jestem. A to był ten słynny generał Kuropieska, który żył chyba do 96 lat nawet i tego, który miał taki zwyczaj, że w górach chodził bez koszuli, on się hartował w ten sposób. A wtedy on już był w stanie spoczynku i on jeszcze zajmował się szkoleniem komandosów i z komandosami jako obstawą wyszedł wtedy do góry, no ja i oczywiście ugościłem herbatą, nie. On się rozgrzał i dalej poszedł bez koszuli. Ja mam, wiesz, taką przygodę z Karolem Wojtyłem, z Wojtyłą, tak. Jeśli chodzi o góry, że jak w 2011 roku prosiłem Pana Jezusa o to, żeby mi powiedział, co mam zrobić z życiem, to ta odpowiedź przyszła do mnie na szlaku między Murowańcem a Czarnym Stawem Gąsienicowym. Tam po prostu mniej więcej, gdzie Karłowicz jest ten, prawda, kamień na stokach małego kościelca, to uderzyła we mnie myśl, że mam wstąpić do Franciszkanów. Tak. I to był 2011 rok. I to była odpowiedź na modlitwę, którą wzniosłem siedząc na kamieniu nad Białką kilka dni wcześniej. Ale jak w 2019 roku po święceniach odwiedziłem muzeum domu rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach, to tam się idzie klatką schodową i są setki zdjęć. Setki zdjęć. I idę po tych schodach i nagle moje oczy padły na jedno zdjęcie, które przedstawia Wojtyłę na nartach w zimie,
przed Moreną, przed czarnym stawem gąsienicowym, aha, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ja dostałem wezwanie do franciszkanów. I jak świętowałem w 2021 roku 10 lat od tamtych wydarzeń, to właśnie schodząc z kościelca, poszedłem tym szlakiem i sprawdzałem po wysokości skał, które wystają zza Moreny, właśnie to miejsce, gdzie stał Wojtyła, i dziękowałem Panu Bogu. No tak, to takie są możliwości. Ja akurat tu nie miałem tej możliwości jakoś osobiście, ale tak. W Tatrach pracowałeś zasadniczo jako naukowiec, prawda? Tam w obserwatorium meteorologicznym, ale masz na swoim koncie też zrobienie map tych trzech tatrzańskich dolin, Rybiego Potoku, Roztoki i Pięciu Stawów. Jak wyglądała ta twoja praca? To było... Wtedy mnie poprosili z Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geografii. Ja byłem, już byłem kilka lat po studiach, ponieważ tu akurat mieszkałem, a miałem po tych dyżurach na Kasprowym trochę czasu wolnego. A było to niewiele płatne, bo to tylko delegacje dawali. Zawsze coś można było do budżetu domowego tam finansowo to wesprzeć. Więc jak mnie zaproponowali, to się tego podjąłem. A dlaczego mnie zaproponowali? Bo pracownicy naukowi tego instytutu robili tą mapę hydrograficzną, ale tam, gdzie było łatwo. Czyli zrobili całe Tatry Zachodnie, tam wszędzie jeszcze mogli podejść i dojść do tego, zrobili część reglową tutaj, aż tam po Hale Gąsienicowej i Hale Gąsienicowej jeszcze, bo pod te ściany tam gdzieś podeszli, i zostały najtrudniejsze trzy doliny. Dolina Roztoki z Wołoszynem, Dolina Pięciu Stawów i Dolina Rybiego Potoku. I tego nikt z tych pracowników nie podjąłby się zrobić, bo to wymagało umiejętności wspinaczkowych i w ogóle znajomości dobrego Tatr. I wtedy zaproponowano mi, ja się na to zgodziłem i robiłem to 3 lata, to znaczy przez 3 sezony letnie. Pierwszy rok robiłem Pięć Stawów, drugi rok Dolina Roztoki, trzeci Rybiego Potoku. I efektem tego jest właśnie taka fajna mapka, tu ją akurat mam, w tej książce, zaraz ci może pokażę. To o książce jeszcze wspomnimy. Ale tu jest tak. Tam mapka gdzieś tu powinna być. I to jest to. Mhm. I to jest to. To jest owoc pracy 3 lat. To jest mój owoc pracy 3 lat. Mhm. Ten odcinek skartowałem. Te wszystkie kółeczka to są źródła, oczywiście to są naniesione te ważniejsze, bo ja tam pomyślałem 403 źródła na tym. W różnych miejscach usytuowane. Tu są również stawki okresowe naniesione, których odkryłem jeszcze, bo nie było pisane 50 kilka, nawet w Dolinie Pięciu Stawów. Nie zajmowałem się dużymi stawami, bo te już były przed wojną opisane, morfometrie i pomiary i tak dalej. Zajmowałem się tymi elementami hydrograficznymi, które były jeszcze niezrobione. I efektem jest właśnie to, co tu widać. Mhm. To tak po prawdzie musiałeś zamieszkać w górach trochę, żeby no to i wtedy zrobić. Mieszkałem tak. Wtedy namiot sobie ustawiłem w pierwszym roku u wylotu Dolinki Pustej. I stamtąd wyruszałem, nie, tam rano wcześniej do pomiary, robiłem pomiary. Wracałem na nocę, sam sobie tam jajecznicę pichciłem na koherze, coś tego, no bo musiałem sam zjeść. W drugim roku to miałem bazę już w schronisku. W Pięciu Stawach, dlatego że jak robiłem Roztokę od Siklawicy w dół, to mi już było lepiej w schronisku pomieszkać, a potem robić też gleby wołoszyńskie do góry, bo to była poważna wspinaczka, ryzykowna, tam nikogo nie, w niektórych ślebach nawet do dzisiaj nie było. W każdym razie wtedy mieszkałem w schronisku i wtedy miałem takie, a tam był wtedy, jeszcze kierownikiem była Krzeptowska, ale już jak gdyby rządził Jędrek Krzeptowski. Prawie że mój rówieśnik, Jędrek już zmarł parę lat temu. A to był brydzista zapalony. I jak sobie przypominam, że ja kończyłem dzień pracy, właśnie tej naukowej pracy, przychodziłem do schroniska, to Jędrek od razu mnie woła, no to chodzę tu, nie? I zawsze mnie prosił, jak była kuchenka, do takiej jadalenki, to była taka malutka, taka za kuchnią, taki pokoiczek, kwadratowy stolik, i oni tam grali w bridża. Ponieważ ja też już grałem w bridża wtedy, bo od czasu studenckich grałem w bridża, więc mówię, że no zagramy się w bridża, nie? No to graliśmy. Ale co dziwne, nie byłem złym bridżystą, bo nie byłem nawet dobrym w pewnym okresie, ale stale przegrywałem, bo oni mieli konwencję nożną jeszcze pod stołem widocznie.
I co grałem, to przegrywałem. Już byłem taki zmartwiony, i tam o jakieś drobne pieniążki czy o zapałki się grało, a Jędrek zawsze to kończył tak. Jędruś, ty się nie martw, my i tak ci damy kolację, jeśli do tego ci damy szarlotkę. No i tak, tak ciekawie kończyłem nieraz ten, taki, jak byłem zmęczony ten dzień pracy tej naukowej. No a trzeci rok to już mieszkałem w schronisku, na takim biurowej sali miałem łóżko gdzieś tam na piętrze przy Morskim Oku. No bo wtedy musiałem te wszystkie kotły, tam te czarnostawiańskie i te inne w ogóle, i tam podchodzić aż pod Mieguszowskie Szczyty. Na Żabie musiałem się wspinać tam wszędzie, gdzie się dało, no bo żeby dotrzeć do każdego źródła, a każde źródło to musiałem tak dojść, zobaczyć miejsce, skąd wypływa woda, podstawić garnuszek, tu miałem stoper i mierzyłem, ile tej wody wypływa, to przeliczałem litry na sekundę potem, mierzyłem temperaturę, bo miałem termometr, temperaturę i opisywałem, czy ze skały, czy to źródło skalne, czy z piargu, czy jak było gdzieś tam na dole, z moryny. No i to wszystko w ten sposób dokumentacji, czyli cała dokumentacja w postaci takich arkuszy została oddana. No i oczywiście jeszcze do tego potem robiłem przepływy potoków, to młynkiem hydrometrycznym, wylotu tych trzech potoków, o których mówiłem, to pomierzyłem. No i całe te materiały oddałem. Już graficzne opracowanie, tym się zajęli potem pracownicy Instytutu Geografii. Natomiast praca moja terenowa to jest to, co tutaj w tej książce jest wyrysowane. No, a ciekawy projekt badawczy też jest związany z 600-leciem powstania UJ-u, na którym studiowałeś, prawda? No to też były takie trochę śniegowe badania. To było akurat właśnie wtedy, w tym roku, kiedy przypadało 600 lat UJ-u. To wtedy były różne konferencje takie organizowane w Krakowie, gdzie indziej. Ja wtedy, to był 62 rok, jak pamiętam, zdarzył się taki przypadek, że pod koniec maja nie było śniegu. Prawie już w Tatrach w ogóle, tylko płaty śniegu jeszcze leżały. I nagle zaczął padać śnieg. Od 1 czerwca do 8 czerwca przez 8 dni padał śnieg. I spadło tego śniegu na Kasprowym Wierchu Świeżego 2 metry. Na Myślnickich Turniach, to jest tak liczę, że to jest połowa drogi, tam może nie połowa, ale tego, no, to było 8 czerwca było 2 metry, 8 czerwca było na Myślnickich Turniach metr, a w Kuźnicach 25 centymetrów. Tu w Zakopanem było też taki ślad. I wtedy sobie wymyśliłem, że trzeba policzyć, czy ta ilość wody, która jest w tym śniegu, nie będzie zagrażała na Podhalu, czy na Podtaczu, jak to zacznie topnieć. Czy nie spowoduje to powodzi. Powodzi takie stopniającego śniegu. No i robiłem takie badania sam, się tego podjąłem. Gęstość śniegu mierzyłem codziennie od w profilu Kasprowy do Kuźnic, co 50 metrów. Potem goniłem do wylotu potoków, co niektórych tatrzeńskich mierzyłem przepływy wody, ile woda odpływa. I tak robiłem przez 2 tygodnie, dzień w dzień. I w ten sposób wyłapałem, że mogłem zrobić cały bilans wodny. Obliczyłem zawartość wody w danym dorzeczu, ile była w tym dniu, ile była w następnym. Mierzyłem, ile odpłynęło, czyli miałem ten bilans, co mogło odparować, co poszło tu, co poszło na odpływ. No i okazało się, że jak potem wyliczyłem, wylistowałem fale kulminacyjne, to te fale kulminacyjne się nie pokrywały. Czyli najpierw była kulminacja dość duża, ostra, z partii reglowych. No bo wiadomo, tu szybko nastąpiło topnienie, bo to był czerwiec, szybko woda spłynęła. Druga fala powodziowa była po tamtej kulminacji, to ona szła z takich pięter, jak na przykład Stawki Gąsienicowe, gdzieś tam Środkowa, czyli Chochołowski i tak dalej, ta wyższa Chochołowski. A trzecia fala już taka całkiem spłaszczona, to była z tych górnych pięter. I to wszystko były 3 fale po kolei i one nie spowodowały żadnej powodzi w ogóle na Podtaczu. I w ten sposób udowodniłem, że takie powodzie, mimo takiego opadu śniegu, Podhalu nie zagrażają. I porobiłem wykresy, porobiłem tam analizę tego wszystkiego, no i potem zgłosiłem ten temat na sesji naukowej 600-lecia UJ-u. Referowałem to, a profesorowie siedzieli i przecierali oczy, co ten Rajwa kurczę zrobił, że potrafił sam tak gonić przez 2 tygodnie, robić i pomiary te gęstości i potem obliczyć i tu przepływy i to wszystko, żeby udokumentować, że tego nie ma. Czasem do tego to się robi projekt na ileś tam tych i na ileś pieniędzy, a ja to zrobiłem za darmo.
wszystko było za darmo. To było moje hobby. Ja się cieszyłem tym, że to potrafię zrobić, że potrafię udowodnić. A swoją drogą, ile trwał zjazd z Kasprowego, jeżeli zatrzymywałeś się co 50 metrów, żeby mierzyć tę gęstość śniegu? To wtedy przystawałem, bo to wiadomo, 50 metrów zjechałem. Pomiar trwał na przykład 5 minut. Potem znowu tak, że to do półtorej godziny mogło zejść nawet. Ale ja już miałem te punkty wyznaczone, gdzie miałem ten pomiar robić. Ale to same pomiary zajmowały czas. Bo jazda to nie. Jazda to ja na przykład, jak zjeżdżałem z Kasprowego, to tam parę minut i dojechałem. Ale raz miałem taki zjazd, bo się śpieszyłem po dyżurze na Wielkanoc, bo byłem proszony na śniadanie wielkanocne do teścia, do Nowego Targu. Śpieszyłem się, żeby szybko zjechać, a już wtedy na górze jeszcze były warunki śniegowe, to się jechało przez Goryczkową fajnie, ale potem na Narwostradzie był tylko pas lodu na środku. Pas lodu. Ale jeździłem bardzo dobrze na ratach, więc jak sobie wypuściłem tym pasem lodu, to prułem na gaz. I już jestem gdzieś kilometr od Kuźnic, jadę z taką prędkością, a wtedy ludzie chodzili tam z nartami tu na tym, bo wynosili, bo to były narty nie do skiturów, tylko takie. Widzę, że idą trzy kobiety nartostradą pod górę, czego nie wolno było robić, nartostradą podchodzić. Przechodzą i one widzą, że jadę z taką prędkością. I idę i dwie przeszły, prawie że ich mijam, a trzecia w tym momencie mi przechodzi w poprzek. I narty trzyma w poprzek, tak. No ja już nie zdążyłem ręki wysunąć, tak, i uderzyłem głową o kucia jej nart. Jej narty tak się zwinęły. Tu uderzyły mnie to okucia w tym miejscu. I oczywiście tak tylko był trzask taki tutaj o czaszkę. One poszły dalej i nic się nie przejmowały, a ja jadę do Kuźnic, patrzę się, a mnie czujkę się krewleje po nowych kurtkach, co tu mam takie fajne niebieskie. Jadę i się robię coraz słabszy. Dojechałem do Kuźnic i ja już tu na nogach stałem. Jak turyści zobaczyli zakrwawionego narciarza, to mnie wzięli pod pachę, zaprowadzili do dyżurki topru, do Pychowej. Pychowa mi zaraz opatrunek zrobiła, zaraz na pogotowie telefonowali, zawieźli mnie na, no wtedy nie SOR, ale pogotowie. I no i oczywiście szycie, to co tu mam też, to jest ślad po tym rozcięciu tutaj, tego łuku brwiowego. Gdzie wtedy, gdyby to było wyżej, to mi się wykrwawił i bym leżał, i mógłbym nie wstać. No. Więc jazdą, tak bywało nieraz na nartach. A po tym super projekcie potem się komuś naraziłeś i straciłeś swoją posadę na Kasprowym, prawda? Znaczy potem, no, to się chyba tak skumulowało, musiało się to skumulować, dlatego że ja na początku byłem przez Orliczów lubianym pracownikiem, jeszcze nawet forowanym w pierwszych latach, bo widzieli, że jestem pełen energii, że różne rzeczy robię, otwarty jestem, sam wymyślam tematy i było okej. Okay. Ale potem, kiedy już dochodziło do rywalizacji, kiedy żona kierownika zaczęła robić doktorat, kiedy na dole pani również na hali gościńców zaczęła robić doktorat, one się przyjaźniły, no to była ta rywalizacja, czy trzeba tego rajwy w jakiś sposób widocznie może przyhamować, nie? Bo przecież nie on zrobi pierwszy przed nami. No i tak mi skreślano potem tematy, które miałem zgłoszone. Już byłem tym podłamany, no i ja sobie potem też trochę może zaszkodziłem tym, że taki byłem nieraz, że się tam coś zbuntowałem, bo kiedyś tam zaniosłem z Dziennika Polskiego, był taki artykuł, wypoczone doktoraty, taki artykuł napisany, ja zawinąłem w to mapki, te synoptyczne i dałem pani O, żeby tam te mapki się zachowała, ona się patrzy, a tu wypoczone doktoraty, więc wzięła to do siebie, co było prawidłowe. No i to był gwóźdź do trumny prawdopodobnie wtedy. No i dlatego się zdarzyło, że 4 maja 1969 roku, jak przyjechałem na dyżur, wchodzę do rotundy, na moim miejscu obrotowym krzesełku siedzi pani O. I no ja mówię, dzień dobry pani, a ona mówi, a pan już tu nie pracuje. No i, a ja mówię, tak? No tak. No to niech pan jedzie na halę gąsienicową, tam panu coś powiedzą może. No ja wziąłem, przypiłem narty, pojechałem na halę. Mietek tam kłapa za bardzo nie wiedział, pojechałem do domu. Potem oczywiście musiałem się do kierownika oddziału w Krakowie zgłosić, który mnie zrugał, że instytut to nie jest dla... Nie, pan ma być dla instytutu, a nie instytut dla pana. Ma się pan dostosować do wszystkiego, do tego, co tutaj my panu każemy robić, a nie pan będzie się ustawiał i tak dalej. No i to już mnie do góry nie wzięli.
Jeszcze przez 2 miesiące na dole na stacji pracowałem, ale w tej sytuacji, kiedy mi się warunki pracy radykalnie zmieniły i finansowo, i w ogóle, i ten, to zacząłem szukać pracy, no i wtedy sobie to znalazłem już w Kuźnicach, nie? Najpierw jako wychowawca, a potem jako nauczyciel. A ile razy byłeś na szczycie Kasprowego? Bo to pewnie najczęściej odwiedzano przez ciebie górę. Znaczy jak policzyłem, bo ja sobie tam pisałem w tym dzienniku, bo dziennik tam prowadziłem przez parę lat, to sobie tam pisałem 167 razy wyszedłem, czy tam któryś. W sumie wyszedłem z Kuźnic na Kasprowie pieszo 233 razy w ciągu tych 12 lat. Na dół, no to oczywiście to nawet nie liczyłem, bo tego było więcej, to się albo zjeżdżało na nartach, albo się zbiegało i miałem rekord taki zbiegnięcia z Kasprowego do Kuźnic w 65 roku, bo warunki były wtedy takie, że jeszcze były płaty śniegu, tutaj w kierunku myślińskich turni. Pomyślałem sobie, że są fajne warunki, bo płaty śniegu są twarde, miałem kijki, ale nie te składane takie normalne. Czy zrobię wyścig z kolejką? Czy wygra kolejka, czy ja? No oczywiście wiadomo, że musiała kolejka wygrać, bo kolejka, wtedy ten wagonik jechał 20 minut. To był czas jazdy wagonika. Ja byłem na szczycie, wagonik ruszył z górnej stacji kolejki. Ja wyruszyłem z Kasprowego susem takimi po tych płatach, po tych kamieniach i tak dalej. Prosto biegłem przez myślińskie turnie na dół. Wagonik zjechał do Kuźnic 20 minut, a ja byłem po 28 minutach, czyli 28 minut miałem w 65 roku z małym plecaczkiem i z kijkami, z góry, czyli tak jak po pracy. I teraz parę lat temu, nie, 3 lata temu, jak były zawody biegowe takie górskie, no są te biegi Granią Tatr, potem jest taki fragment też z Kasprowego do Kuźnic w ramach tego biegu i kiedyś tego znakomitego biegacza Marcina Świerca, pytam się, słuchaj Marcin, patrzyłeś się na ten swoje trekera, ileś bieg z Kasprowego do Kuźnic. On mówi, wiesz, nie patrzyłem się, ale w przyszłym roku zobaczę, to ci powiem, nie? No i za rok, żeśmy się spotkają, mówię, no patrzyłeś się na trekera. A no tak, no ileś zbiegał z góry do Kuźnic. No mówi 23 minuty. A ja mówię, to słuchaj, to w 65 roku ja biegłem 28. On mnie poklepa i mówi, aleś był gość. No. Fajnie. No. A wiesz, oprócz tego, że można było cię często spotkać w górach, zresztą chyba nadal się tam pojawiasz, pomimo tego, że masz już prawie 90 lat, prawda? No bez półtora roku. Bez półtora roku. No to jeszcze też dzień w dzień praktycznie można cię spotkać w kościele na Chromcówkach, chodzisz na Eucharystię. I jaka jest historia twojej relacji z Panem Bogiem? Bo żeby pojawiać się w kościele dzień w dzień, to już raczej trzeba wiedzieć, dlaczego się to robi, prawda? No to trzeba. No, wiele osób o tym nie wie, może nawet niektórzy ci bliscy tam z osiedla tego to wiedzą, znają i tak dalej. Ale odkąd zacząłem chodzić? Od początku lat 80. No nie wiem, czy dokładnie, prawie że to było dokładnie, kiedy zakładali parafię, bo jakby stan wojenny, to proboszczem został sukiennik, co potem w Niegowici był, teraz przyjeżdża tutaj jeszcze odprawiać mszę do nas nieraz, jak ma czas wolny już. I wtedy był stary jeszcze kościółek i to był chyba 81 albo 2 rok, kiedy zacząłem chodzić dzień w dzień do kościoła, a tak sobie powiedziałem, bo miałem wtedy problemy z synem. Były to problemy tego typu. No, syn jak dorósł, poszedł do wojska, to był, wtedy był taki jeszcze dość nabuzowany, miał takie pewne problemy trochę z alkoholem, ale to nie o to chodzi, że tam czasem wziął, popił, bo to się ludziom zdarza, góralom tym bardziej, tylko że jak był pod wpływem alkoholu, to on nieraz, nie wiem z jakiego względu, czasem się próbował targnąć na życie i to był główny powód, że tego się przestraszyłem, bo wiedziałem, co czeka samobójcę, gdyby do tego doszło. Tym bardziej, że wśród moich znajomych jest mnóstwo takich, których znam, bo mam zapisane, kto to zrobił i tak dalej. Wśród przyjaciół jest mi tak zawsze ciężko i tak dalej. I bałem się, żeby w tym gronie się nie znalazł mój syn. I nie wiedziałem, co zrobić. I nie pomogło to, nie pomogło pilnowanie, nie pomogły perswazje, rozmowy, to tamto. Różnie się mogło zdarzyć. No i wtedy prosiłem Pana Boga i tak w tej kaplicy drewnianej mówię, Panie Boże, no, nie chcę przyrzekać tutaj, bo ja, wiadomo, człowiek jest słaby, nie dotrzyma przysięgi czy przyrzeczenia, ale no, zobowiązuję się, że będę chodził codziennie do kościoła, do komunii, będę przystępował i tak dalej. Także byle, żeby go uratował, żeby do tego nie doszło. No i
to było takie, i nawet jeszcze sobie wtedy powiedziałem, no, żeby chociaż Piotrek dożył do 55 lat, żeby ten najgorszy okres młodości przeżył, po tym jak będzie starszy, po 50 zobaczy Abrahama, nie, jak to się mówi, więc trochę mu się ustawi inaczej w głowie, już może nie będzie takich problemów. Tak to sobie pomyślałem. No i zacząłem od tego czasu chodzić codziennie do kościoła. Może tam kilka razy w tym okresie, bo wiadomo, że jak zachorowałem, to nie byłem, ale jak byłem zdrowy, od tych 40 prawie lat chodzę codziennie. Mimo, że już Piotka nie ma, ale dobrze, że nie tylko chodziłem do momentu, kiedy on zmarł, a zmarł dokładnie w 55 roku życia, czyli jak zmarł, to ja nie mogę potem Panu Bogu powiedzieć, dlaczego Panie Boże, żeś go zabrał, bo ja prosiłem go, żeby go zostawił chociaż do 55 lat i go zostawił. I trudne były różne momenty wtedy do tego czasu. Ale zostawił, przeszedł, przechorował, przeszedł różne rzeczy. No i zmarł na nowotwór, no zmarł na raka również, ale te 55 lat przeżył. A ja w dalszym ciągu, bo ja, u mnie to już weszło może nie, że w krew, że z przyzwyczajenia. Ja tego potrzebuję, bo to uczestnictwo w mszy świętej i przystępowanie do komunii, to mi daje energię. I każdy mówi, teraz jak nieraz z kimś rozmawiam, mówi, kurczę, ty wyglądasz na 60 lat, nie? No nie masz tu zmarszczek, nie masz tego. A ja mówię, bo ja jestem, bo z Panem Bogiem żyję. A jeszcze do tego się obmywam wodą, tak jak w Jordanie. Jak się obmyję wodą w ten sposób, to mam gładką twarz. I dlatego mam tą gładką twarz. Więc dlatego są nieraz zdumieni, że w tym wieku jeszcze mi się to chce, tamto chce, że jeszcze tą energię mam. No ja myślę, że tak będę robił do momentu, kiedy mi na to zdrowie będzie pozwalało, bo po prostu bez tego żyć nie mogę. No, tak się już ukształtowałem teraz, że to muszę być. No, nie muszę, ale chcę. Mhm. Ale chcę. Wiesz co, myślę sobie tutaj o Abrahamie, którego przywołałeś, i a propos tych 55 lat, i też o miłosierdziu Bożym w kontekście samobójstwa, bo jest tak, że jak Abraham licytował się z Panem Bogiem, żeby ocalił, prawda, te miasta w Starym Testamencie, to ostatecznie człowiek, a nie Bóg, postawił granicę miłosierdzia. Bo to Abraham przestał się licytować tam w momencie 10 i tak dalej. No. Że to on powiedział 10. Pan Bóg może byłby w stanie zejść niżej. Albo jeszcze on postawił w tym 10. Natomiast w kontekście samobójstwa, właśnie tak jak mówisz, że obawiałeś się o los swojego syna, to ja się z tym tematem też mocno zmierzyłem, ponieważ jeden z moich braci odebrał sobie życie. I wiesz, też zastanawiałem po prostu, jak to jest, nie? Ale nie jestem w stanie myśleć o tym, żeby on był gdzieś indziej niż u Boga, bo teraz popatrz, czasem jest tak, że w ludziach działają jakieś mechanizmy. Nikt o zdrowych zmysłach na coś takiego się nie porwie. I teraz, jeżeli my, żyjąc z ludźmi, jesteśmy w stanie zrozumieć to, że w nich działają jakieś mechanizmy, że jest im trudniej i dlatego jesteśmy dla nich wyrozumiali i czasem się nie przejmujemy tym, co ktoś, wiesz, jakoś nas urazi czy coś, to co dopiero Bóg, który rozumie nas bardziej niż my sami siebie. I to dało mi dużo nadziei, chociaż wiadomo, że okoliczności śmierci takiego człowieka, który odbiera sobie życie, no są bardzo trudne, ale chwała Bogu, że jego miłosierdzie nie zna granic. Nie zna granic. No tylko że to tutaj mogą być indywidualne różne przypadki, bo zależy, kto to robi, czy to robi w ogóle taki ateista i tak dalej, w ogóle nie myślący o Bogu i robi, czy też ktoś jest w ogóle człowiekiem dobrym, żyje dobrze, a ma chwilę słabości, bo i takich przyznam ze swoich kolegów, którzy nagle pod wpływem jakiegoś impulsu to zrobili. No i nawet przemawiałem kiedyś, znaczy chyba 3-4 razy przemawiałem na grobach takich moich znajomych. Którzy odebrali sobie życie, tak? Tak, którzy sobie odebrali życie. Oczywiście ja tam to delikatnie jakąś sprawę traktowałem, no bo ja tych mów pogrzebowych już wygłosiłem ponad 100. I teraz mam mieć w poniedziałek też, bo też kolega zmarł i to na pogrzebie niekościelnym, gdzie świecki pogrzeb. No, ale nie mogę nie powiedzieć parę słów o kimś, co będzie miał taki pogrzeb,
z uwagi na to, że nie ma, że jest bez księdza. No. Wiesz co, to ciekawy temat tutaj wywołałeś i wiesz, jak rano się modliłem, to przeczytałem sobie złe czytanie z brewiarza, ale wierzę, że pasuje do tej naszej rozmowy, bo jest tutaj kazanie świętego Grzegorza z Nazianzu, który był też biskupem i on, bo to się nazywa, to jest kazanie siódme wygłoszone po śmierci brata Cezarego, pierwsze wieki chrześcijaństwa. I tutaj jest napisane tak: o Panie, Stwórco wszystkiego, a zwłaszcza tego tutaj prochu, pewnie ma na myśli Cezarego, o Boże Ojcze i Przewodniku, popatrz, przewodnik, przewodnik rodzaju ludzkiego, Władcu życia i śmierci, o Stróżu i Dobroczyńcu dusz naszych, Ty, który za pośrednictwem Słowa w odpowiednim czasie wszystko sprawiasz i według wielkiej Twej mądrości i opatrzności przemieniasz, przyjmij teraz, błagam, Cezarego, który wyprzedził mnie w odejściu z tego świata. I mnie także przyjmij w stosownym czasie, kieruj mną w życiu doczesnym, tak długo, jak tego będzie potrzeba. Przyjmij nas z bojaźni przed Tobą przygotowanych, ale nie przerażonych. Niechaj nie okażemy się w ostatnim dniu oporni, wydzierani stąd siłą i prowadzeni pod przymusem, na podobieństwo tych, co są niewolnikami świata i ciała, ale raczej jako podążający chętnie ku owemu szczęśliwemu i wiecznemu życiu, które jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. To mi się tak skojarzyło z tymi mowami, które prowadzisz. To powiesz coś więcej na ten temat? Jak w ogóle do tego doszło? Mam ich w komputerze i nawet tak sobie kiedyś myślałem, że nie było takiej książki z mowami pogrzebowymi. No bo tam ktoś sporadycznie żegna jedną, dwie osoby i tak dalej. Ja już to robię tam setny raz, nie, na przykład. I zaczęło się chyba ze 20 lat temu. A dlatego, bo był taki zwyczaj w środowisku górskim, że jak ktoś zmarł z tego środowiska, no przewodnicy na przykład, bo tych było najwięcej, to zawsze ktoś tam go jednak w kilku słowach pożegnał. I przez długi okres czasu prezesem tego koła przewodników tatrzańskich był Jasiek Krupski. Jasiek Krupski zawsze jako prezes występował, no żegnamy tamciej Tomku, tam byłeś dobrym przewodnikiem, tamto. Ale jak byłem któryś raz na pogrzebie, to się okazało, że on na grobie kolejnego przewodnika mówi to samo. Bo mówi tak, przeprowadziłeś 5000 wycieczek, co jest nieprawdą, bo on tylko 200 przeprowadził, czy ileś tam. Dużo mnie, bo był kiepskawym przewodnikiem. Mnie to trochę wkurzyło wtedy. Że ja pomyślałem tak, no skoro on tak mówi, to może lepiej coś powiedzieć konkretnego i zacząć coś przemawiać. I wystartowałem na takim pogrzebie, gdzie próbowałem z głowy coś powiedzieć. Trochę mi to niefajnie szło, bo ja nie byłem nigdy mówcą, a dlatego między innymi zostałem księdzem, bo miałem, bałem się, że ja kazania nie powiem, bo mam kiepskie gadanie. No, nie wiem, czy takie kiepskie. No i w związku z tym powiedziałem tam coś, go pożegnałem, ale doszedłem do wniosku, że człowiek czasem w czasie tej mowy pogrzebowej, albo jak to jest ktoś bliski, to się wzruszy, tu go zatka w gardle, gdzieś tam musi przełknąć ślinę. Różnie może być. I dlatego postanowiłem sobie mowy pogrzebowe pisać. Ale doszedłem również do wniosku, że nie mogę to być za długie. Parę razy się mi zdarzyło, że miałem mowę pogrzebową na 4 strony. Przy Jagiele na przykład, jak Michała Jagiele żegnałem. No ale Michał tyle zrobił, że musiałem o tym Michale coś więcej powiedzieć. Ale było za długo, bo okazało się, że nie tylko ja go żegnałem, jeszcze było 4 i to w sumie trwało bardzo długo. Więc potem sobie powiedziałem tak, mowa pogrzebowa najwyżej 2 strony. Strona do 2 stron to jest góra. I tak po tym robiłem. No oczywiście odczytywałem te mowy, bo to jest raz, że jak ja sobie coś wymyślę wcześniej, jest to inaczej sformułowane. Czasem jest tam takie fajne zdanie włożone, które krewnych łapie za serce i to inaczej wygląda, niż jakbym ja to chciał powiedzieć, ale ja w tym momencie sobie tego nie przypomnę. Tym bardziej teraz, jak jestem stary, już mam sklerozę. W związku z tym na pewno bym tego dobrze nie powiedział. No i potem zacząłem odczytywać i to się przyjęło w środowisku. Także oni już wiedzą, że jak pójdę, to tam odczytam i tak. I chcą, żebym to robił. W większości to sam podejmowałem inicjatywę, ale było kilkanaście razy takich, że mnie prosiła rodzina, żebym tego... Ale to tylko ograniczam do środowiska górskiego. Miałem na pewno trudne mowy, kiedy żegnałem żonę i syna.
no bo to jest najbliższa rodzina. Więc jakoś tam żonę pożegnałem. Potem mówili, jak tyś mógł powiedzieć taką mowę mieć na grobą żony, kiedy myśmy płakali, a tyś to mówił, nie, tyś to czytał. Tak samo syna jeszcze bardziej, bo można pożegnać żonę, ojca, matkę i tak dalej, ale pożegnać dzieci to jest tym bardziej trudno, że już potrafił tego Piotrka pożegnać. No pożegnałem. Ale, własnego syna. Własnego syna, ale tu mnie zatkało też niedawno, bo chyba w zeszłym roku, na pogrzebie, jak żegnałem Krzyśka Szafrańskiego, to był taki mój też bliski kolega grotowarz, alpinista, himalaista, który mieszkał w Bogocie, w Kolumbii, tam się ożenił z Kolumbijką 40 lat temu. Tam mieszkał, on kompletował 5000 kolumbijski, 55 skompletował 5000. Co przyjeżdżał, to mi opowiadał, ja pisałem i tak dalej. No i Krzyśkowi się w Zakopanem zmarł, miał tu pogrzeb. Przyjechała jego żona Kolumbijka, przyjechała jego córka Kasia, fajna taka dziewczyna. No ja taką fajną mowę też przygotowałem, czytałem ją. I w pewnym momencie tak mnie coś, tak się przypomniało o tym Krzyśku. Jak tak czytam, coś musiałem zrobić przerwę. Przerwę, bo jakoś tak czułem, że albo Krzysiek stał obok mnie, albo coś tego, coś jakieś fluidy czułem. Ta Kaśka z mamą popłakała się. Potem mi Kaśka z tej Bogoty dziękowała jeszcze, przysyłała maile. No i nawet na pogrzebie, co prawda już nie rodziny, też mi było trudno. Ale to robię, dopóki dam radę, no to oczywiście będę robił. A byłoby dobrze, jak powiedziałem, żeby z tego zrobić, dać zdjęcie, dać mowę, oczywiście to już literacko taką nam obrobioną. I byłaby fajna książka dla rodzin. Wiesz, tak jak czytałem przed chwilą ten fragment, to strasznie mi się podoba tutaj właśnie, że pada to słowo przewodnik. No, Pan Bóg jest nazwany przewodnikiem, to bardzo ciekawe. No i widzisz, robota przewodnika jest taką ikoną tego, co Pan Bóg jakoś w naszym życiu robi i jakoś nas prowadzi. A wiesz, bo w związku jeszcze z tymi, powiedzmy, cmentarzami, to bywasz też na tych symbolicznych cmentarzach w górach, prawda? No bywam i to już od lat wielu. Jeszcze jeździłem jako taki uczestnik normalnie tych uroczystości w latach pod koniec 70., ale to tam na Podosterwu wtedy był tylko. Ale to była komuna wtedy pełna i to były świeckie uroczystości. Tam nie było mszy święte odprawiane, tylko te wyczytania, to tamto i tak. Ale jeździłem tam. A potem już od lat 90, jak się zaczęła ta pełna taka uroczystość, tak jak jest teraz, że na przykład na symbolicznym cmentarzu pod Osterwem, tak gdzie byłem teraz ile tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, no to jest na początku część oficjalna, rozpoczyna to dyrektor albo wicedyrektor TANAP-u, Parku Narodowego, który tam mówi, że teraz mamy tyle, no teraz mamy na cmentarzu 400 tabliczek, gdzie jest upamiętnione 537 nazwisk. W tym wiele, wielu Polaków. Jest tam tak zwana himalajska skała ogromna. Jest tablica i Kukuczki, i Wandy Rutkiewicz, i Maćka Berbeki, i tych, co u nas, co Polaków też, co zginęli w Himalajach. I potem po tej części, kiedy się wyczytuje tych, co zginęli w Tatrach Słowackich, robi to taki Jarosport ze Smokowca. Od nas to robi Adam Marasek z reguły, ale Maraska teraz nie było. To ja czytałem tą listę. Po naszej stronie było w minionym roku 20 wypadków śmiertelnych. To większość tych wszystkich wypadków, razem 38, co było w tym roku, to były upadki z wysokości. No bo czytaliśmy, spadło ten spadł z Rysów, ten z Mieguszowickie przyjęcie pod Chłopkiem. W ostatnim miesiącu było 6 wypadków po naszej stronie tych właśnie spadków, bo były bardzo trudne warunki tej wczesnej zimy. To na ten temat to można jeszcze dużo, dużo mówić, jak wyglądają te warunki wczesnej zimy. No w każdym razie to tam odczytałem i potem, i tam jest oczywiście kapela nasza, pojechała też, zagrała. Potem jeszcze tam był taki zespół z trąbitami słowacki, no a później była odpowiedziana msza święta. Tam czasem i polski ksiądz też współkoncelebruje. Także to są te uroczystości pełne. I potem tam idzie się na gulasz do schroniska. Ale jest drugie miejsce, jest w Żarskiej Dolinie, gdzie to się odbywa jeszcze tydzień wcześniej. Jest na Zwirówce, co było teraz w niedzielę 30. To tam też jest trzecie takie miejsce w Tatrach. I właściwie w trzech miejscach w Tatrach po stronie słowackiej te takie cintoriny były. Jako miejsca pamięci przynajmniej. I nie było po naszej stronie. Mnie to cały czas gnębiło. Dlaczego nie ma po naszej stronie, żeby było? I ja jeszcze kiedyś, przed 90 laty, znaczy przed
rokiem 90. Nawet rozmawiałem tam z kimś z Parku Taczeńskiego czy coś, że byłoby takie dobrze miejsce stworzyć. Ale oni, a to nie, bo to nie można, to jeszcze była ta komuna tego. Mówili, że może koło sióstr Albertynek, ma tam za mało miejsca. Innej lokalizacji nie. I przypadkowo się zdarzyło, że się samoistnie zaczęło tworzyć na Wiktorówkach. Na tym murku tam przy kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej. A zaczęło się od Władka Klamerusa, to był mój uczeń, który potem skończył ASP w Warszawie, który zmarł w młodym wieku. On był skremowany, jego prochy spoczywają w sanktuarium tatrzeńskim, nie powiem gdzie. No i żeby go upamiętnić, bo nie ma miejsca na cmentarzu, to wtedy jego kolega, a późniejszy dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych, Bronisław Cukier, taką tabliczkę odlał Władkowi, malusieńką tabliczkę. I rozmawiając z przełożonym na Wiktorówkach Węgrzykiewiczem, czyli ojciec Leonard tam był wtedy, tą tabliczkę zamontowali. To była pierwsza tabliczka w 90. bodajże trzecim roku. Potem Piotrek Klamerus, brat Władka, zrobił tabliczkę ratowników, co zginęli w 94 roku w tym śmigłowcu. Następna, potem była tabliczka Hajdukiewicza, lekarza, potem Heleny Hajdukiewicz, potem Sawickiego, potem jeszcze tam kogoś. I kilka tych tablic powstało i już był zalążek takiego miejsca. To jeszcze było za księdza Leonarda. No i tych tablic zaczęło przybywać, z tym, że to miało być miejsce nie tych, co zginęli w górach, tylko miejsce ludzi gór, którzy w jakiś sposób się zasłużyli swoją działalnością w górach. A zmarli śmiercią naturalną między innymi. I dlatego potem przybywały, jak potem Leonard odszedł, byli inni przełożeni, to oni poszli na żywioł. I był taki okres, że w pewnym okresie cały Dolny Murek się zapełnił tablicami. Było ich na początku kilkanaście, a potem się okazało, że było już ich prawie 100. No i już nie było miejsca na Dolnym Murku. I wtedy był Marcin Dąbkowicz. Przełożony przez chyba dwie takie te kadencje, co tam są. No i on wtedy podjął, myśmy tam też rozmawiali tak po przyjacielsku, on wtedy podjął decyzję, żeby to rozbudować. No i wtedy ten Dolny Murek rozebrano, a powodem był przeciek wody, który tam pod kaplicę przepływał. Rozebrał Dolny Murek z tych otoczaków, tablicę zdjął, zrobił się dwupoziomowy murek, dolny i górny, z płyt takich piaskowcowych. Dolne tablice się w większości przeniosły na dolną część murku, ratowników się przeniosło na górną część murku w odpowiednie miejsce. No i oczywiście powstało piękne miejsce takie, że tam jeszcze miejsce jest. I wtedy, teraz tam tych tablic jest, no nie pamiętam, ale 100, 100 od 150 może być, będzie. No czyli jest to już miejsce pamięci. I 7 lat temu, kiedy tam już było około ponad 100 tablic, poszedłem do księdza, wtedy był przełożony Klas, taki był przełożony na tym. I ja bym mówił, ja już byłem wtedy w kapitule tej Wiktorówek. Ja mówię, że byłoby dobrze taką uroczystość, jak na Słowacji jest, zrobić. No ale że nie ma terminu, bo ci robią wtedy, ci wtedy. I wymyślimy wtedy pierwsza niedziela po Wszystkich Świętych. No i to zostało przyklaśnięte przez niego. Wysłał mi maila, że owszem, że tak, że dobrze. I w 2017 roku zrobiłem po raz pierwszy uroczystość tam, gdzie było 15 grajków razem z Bułeczką, z Trybunią Tutką i z innymi grajkami, którzy tam grali jako kapela góralska. Ja to prowadziłem wtedy. No i oczywiście było wyczytywanie ze strony słowackiej tych, co zginęli, ze strony polskiej tych, co zginęli. W ostatnim roku koledzy recytowali wiersze górskie. No i uroczystość taka na tym. Ale najpierw była msza święta odprawiona za wszystkich tych, co tam na tej tablicy są. No i od tego czasu to się robi tradycją. Czyli to już jest, byłoby, to jest 2017, byłoby teraz po raz szósty, tylko w 2020 roku nie było, bo była pandemia. I to jeden raz żeśmy odpuścili. W zeszłym roku była taka skromna, bo to jeszcze takie warunki były niepełne. No i w tym roku będzie teraz w niedzielę o 11 godzinie i potem będzie odsłonięcie przy okazji jeszcze dwóch tablic ratowników Arka Gąsienicy Juszkowego i Juszka Ziuta Juszkowego też. Mm-hmm. To słuchaj, to są wszystko takie tematy, można by powiedzieć, związane z podsumowaniem życia.
Nie? To jeszcze ho-ho. Jakbym ja tak chciał podtrzymować jeszcze sobie, i to na fajne rzeczy, to by było do opowiedzenia. Tak, ale mówię, wiesz, jakby nie, tutaj nie, mamy ludzi, którzy odeszli, ich życie się skończyło, zostało jakoś podsumowane. Ja bym tu na podsumowanie jeszcze dodał przynajmniej dwa zdania o tej mojej pracy w Kuźnicach. Mhm. O tej pracy w Kuźnicach, kiedy po tym już nie pracowałem na Kasprowy, zatrudniłem się jako wychowawca, to był taki dom pooperacyjny, jak gdyby posanatoryjny, gdzie młodzież dochodziła do pewnej sprawności jeszcze po gruźlicy kostnej, a potem to już był ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządów ruchu, gdzie przepracowałem do 2001 roku. I tam była młodzież od 8 klasy do matury w tamtym. I jak tam pracowałem, to miałem oczywiście wszystkie stanowiska, bo najpierw wychowawca, potem kierownik wychowania, potem nauczyciel, uczyłem tam przedmiotów różnych, potem dyrektor, byłem PO dyrektorem, bo nie mógłbym być dyrektorem, bo nie byłem partyjny. Ale dlaczego mówię, że tak się musiało stać, że wyleciałem z tamtej pracy? Gdybym został pracownikiem naukowym na Kasprowym Wierchu, no i oczywiście zrobiłbym ten doktorat, no to albo bym tam dalej siedział aż do emerytury, liczyłbym sobie 1/10 + 1/10 plus to plus tamto, czy mi się zgadza w kratce i tak dalej. I co by to komu przyniosło? No komuś tam z naukowych tych dociekantów by powiedział, no zrobił jakąś tam pracę naukową, bardzo psu obudę. A to, że poszedłem do pracy z młodzieżą, z tą młodzieżą pracowałem, gdzie im poświęciłem no, 30 lat mojego życia, gdzie z tymi niepełnosprawnymi chodzili, gdzie im pokazałem Beskidy od Ustronia aż po Bieszczady, gdzie ich nauczyłem różnych rzeczy, pomijając wiedzę oczywiście w szkole i tak dalej, to była praca dla kogoś, to była praca z kimś i ta praca dopiero dawała mi zadowolenie i to była praca, że rzeczywiście tak musiało się stać. Dlatego mnie tak Pan Bóg pokierował, że mnie wyrzucił gdzieś z pracy. Czyli zasadniczo jesteś zadowolony. Jestem zadowolony. A wtedy płakałem, bo straciłem pracę. No wtedy to mi tak było smutno, że straciłem tę pracę. Ale z perspektywy życia jestem zadowolony. Mm-hmm. No wiesz, to tak właśnie jest, że czasem jest nam bardzo trudno coś oddać. Pan Bóg w jakiś sposób nas tego pozbawi, ale potem dostajemy od Niego o wiele więcej. A tutaj bardzo piękne jest to, co mówisz, że zasadniczo, wiesz, no sensem naszego życia jest to, żeby dać coś drugiemu człowiekowi. Nie. Wspomniany Karol Wojtyła to miał takie swoje, to jest moja opinia, ale poparta tym, że on dosyć często do tego wraca, miał takie swoje ulubione zdanie w takiej konstytucji, która została wydana po Soborze Watykańskim II. I tam było właśnie napisane tak, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego i nie odnajdzie szczęścia, dopóki nie uczyni bezinteresownego daru ze swojego życia dla innego człowieka. Tak i tu chodzi o to, że wiesz, że Pan Bóg stworzył człowieka dla niego samego, nie dla Boga, tak, dla człowieka. Ja zostałem stworzony oczywiście dla siebie. Bóg działał ze względu na mnie, czyli był bezinteresowny, robił to dla mnie, nie? I teraz my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo bezinteresownego Boga, więc szczęście w naszym życiu rodzi się wtedy, kiedy również jesteśmy bezinteresowni i coś dajemy, nie? Żebyś coś komuś dał. Dokładnie, tak, dokładnie. Jakąś różnicę wnieść do czyjegoś życia. Ja się cieszę, że komuś dałem, bo pomijam te Kuźnice, gdzie rzeczywiście dużo tym dzieciom dałem, co mi do dzisiaj, jak mi panie profesorze po iluś latach dzwonią, dziękują. Ale dałem również w tym środowisku górskim, przecież ja przez 40 lat szkoliłem przewodników. Ci wszyscy przewodnicy, których jest w naszym kole 400, a w Polsce jeszcze gdzie indziej, to są prawie w większości moi wychowankowie. To przecież oni by nie byli przewodnikami, znaczy może by i byli, ale gdybym ja ich nie wyszkolił, nie dał im swojej wiedzy, którą kumulowałem cały czas, to by im było może, byłoby ich może mniej nawet. Mm-hmm. Poldek, a za co jesteś Panu Bogu najbardziej wdzięczny? Jakbyś tak miał popatrzeć na całe swoje życie, które podsumowałeś notabene w tej książce, to za co jesteś Mu najbardziej wdzięczny? No chyba za życie. W ogóle za życie. Za życie, że jednak mnie stworzył. Mm-hmm. No i że mógłbym przeżyć i będę mógł powiedzieć, że no, różnie było, ale dziękuję Ci Panie Boże, że przeżyłem tyle i tyle lat. I prawie, że w zdrowiu, no bo to, że teraz mi tam coś dolega, to wiadomo, że staremu facetowi musi coś dolegać, nie? No, to jakoś musi być, ale w sumie, że przeżyłem, że 8 razy się wywinąłem, uratowałeś mnie od śmierci.
No to na pewno jest to cały czas czuwanie nade mną i za to wszystko tylko mogę dziękować. Mhm. A gdybyś mógł cofnąć czas, to zmieniłbyś coś w swoim życiu? Jest coś, czego żałujesz albo co chciałbyś poprawić? No oczywiście. Pierwsze 40 lat to było takie niefajne nawet życiowo życie. Znaczy generalnie nie będę się tu spowiadał, ale w każdym razie był to okres, kiedy mimo wszystko, chociaż dużo robiłem, bo byłem bardzo aktywny, to jednak dużo czasu zmarnowałem wtedy na głupstwa. Zmarnowałem na głupstwa, bo mogłem, gdybym miał się wtedy skupić na konkretnych tych, to bym zrobił dwa razy więcej. A teraz, kiedy ja wiem, że już mi niewiele czasu zostało, to się sprężam i wysilam i robię to, już mi to trudniej zupełnie przychodzi, to Pan Bóg mówi, wiesz, teraz się musisz męczyć, żebyś to zrobił, ale zmarnował tyle czasu przed tym i teraz to trzeba nadrobić. A wiesz co, jakbyś miał powiedzieć tak, no już długo żyjesz, masz dużo doświadczenia, prawda? I jakbyś miał tak powiedzieć właśnie, co jest w życiu najważniejsze z Twojej perspektywy, wiesz... Taka najważniejsza myśl do przekazania przyszłym pokoleniom. Słuchaj, z punktu widzenia biologicznego, to jest tak, że cały czas trzeba dbać o głowę i o nogi. To są takie dwie części człowieka, czyli rozwijać się umysłowo, chłonąć wiedzę, no umiejętności też oczywiście nabywać różne takie i tego, ale dobre oczywiście. No i druga rzecz to jednak nie przesiadywać za dużo, tylko dużo chodzić. Ja w swoim życiu przeszedłem 320 tysięcy kilometrów, czyli obszedłem, prawie kończył obejść obchodzenie Ziemi 8 raz w porówniku. Jak pieszo. To policzyłeś? Policzyłem. Kiedyś, jak miałem 80 lat, to mi brat zarzucił, fantazjuję, żeś tam tyle przeżył. Ja to potem zacząłem liczyć z grubsza, ile przechodziłem, bo oczywiście dokładnie się tego nie wyliczy. Ale od 80 roku życia piszę dzień w dzień, ile kilometrów przeszedłem. Teraz piszę, kiedy już jestem po 80, te 8 lat. To teraz po 80 przechodzę dziennie od 6 do 8 kilometrów. Czyli w sumie daje to 3000 kilometrów rocznie. Po 80, 3000 rocznie. No a wtedy to ja przechodziłem po 5000, po 6000 więcej, bo ja biegałem, ja robiłem w ciągu dnia 70 kilometrów na przykład. Nie biegając, ale chodząc po górach. Czyli dbać o nogi, bo to jednak kondycję utrzymuje. No i o głowę, to jeżeli chodzi o te biologiczne sprawy. A jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy, no to trzeba się zdać jednak na całe swoje życie, zdać się na Pana Boga. Czyli mimo, że się ma jakieś plany i czasem człowiek sobie myśli, że byłoby dobrze to zrobić, czasem to przychodzi z trudem, to powiesz dobrze, tak jak to jest w tych książkach teraz powiem, ty się tym zajmij. Ale ja nie mówię do Pana Boga, ty się tym zajmij, bo są takie książki teraz, że takie bezpośrednio do Pana Boga tytułowane. Ja mówię, proszę Cię Panie Boże, jeżeli chcesz, to ty się tym zajmij. Bo nie mogę Panu Bogu rozkazywać. Mogę Go tylko prosić, żeby się tym zajął. Piękne. Wiesz, wrócę jeszcze już na sam koniec do tego, co przeczytałem. I mnie także przyjmij w stosownym czasie. Kieruj mną w życiu doczesnym tak długo, jak tego będzie potrzeba. To chyba tego w swoim życiu doświadczyłeś, nie? Przyjmij nas z bojaźni przed Tobą przygotowanych, ale nie przerażonych. Niechaj nie okażemy się w ostatnim dniu oporni, wydzierani stąd siłą i prowadzeni pod przymusem, na podobieństwo tych, co są niewolnikami świata i ciała, ale raczej jako podążający chętnie ku owemu szczęśliwemu i wiecznemu życiu. Masz jakieś marzenia względem nieba? Słuchaj, no, teraz się przypomniało, bo jak pracowałem w Kuźnicach, to wiadomo, że tam była kiedyś ta szkoła pracy domowej kobiet prowadzona przez Zamojską, Jadwiga, a potem przez jej córkę Marię. I ja po tej Zamojskiej zgarnąłem wiele książeczek tam ze Strychu, gdzie tam leżały. Teraz przekazałem Muzeum Tarczańskiemu. Ale tam wyczytałem w jednej książeczce, jak umierała Maria Zamojska, znaczy Jadwiga Zamojska. No ona jest jak gdyby kandydatką na ołtarze nawet. I umierała podobno tak w ten sposób, jak była starsza, też dożyła sędziwego wieku. Leżała i w pewnym momencie oczywiście otworzyła jeszcze oczy i powiedziała o raju. Czyli zobaczyła raj w momencie odejścia i ostatnie tchnienie wydała. Ja sobie pomyślałem tak, kurczę, gdyby tak Pan Bóg pozwolił też tak umierać i żebym sobie mógł powiedzieć o raju
i mnie nie ma już tu. No wiesz, Pan Bóg ma to do siebie, że wbrew temu, co czasem o Nim myślimy, spełnia nasze pragnienia. No niech więc właśnie spełni to Twoje pragnienie i niech wszystkich ten, wiesz, największy przewodnik doprowadzi nas na szczyty. No, to bardzo Ci dziękuję za tę naszą rozmowę. To była wielka przyjemność dla mnie. Chwała Bogu. Dziękuję bardzo. Jeszcze byśmy na wiele tematów porozmawiali, ale który się nawet już nie pamięta, no ale tego. No właśnie. No. Dzięki, Poldo. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję. Dobra. Ja chciałem wspomnieć jeszcze o... Czyli jednak wszystko dobrze, ale czyli jednak jest coś, co chciałbyś przekazać przyszłym pokoleniom. No, nie, to właśnie nie przyszłym pokoleniom, ale podzielić się takim przeżyciem, które miałem z człowiekiem no, bardzo zacnym, z świetnym profesorem. Chociaż był to okres komuny, ale on był takim profesorem starej daty jeszcze. U którego zdawałem pierwszy egzamin na studiach na geografii, a był to egzamin z astronomii. Był profesor Kazimierz Kordylewski, który nie był profesorem. Ja go nazywam profesorem, bo moim profesorem, ale był wykładowcą. Zdałem u niego oczywiście z tej astronomii na stopień bardzo dobry. I nawet był taki moment, że chciałem zmienić studia. Chciałem przejść z geografii na astronomię. Bo mnie tak potrafił tym wszystkim zainspirować, żeby się zajmować tymi sprawami niebieskimi, nie? No, ale z tego nie wyszło nic. W każdym razie potem zdawałem te inne egzaminy i później zacząłem tą pracę na tym Kasprowym i w 60 roku przyjechał na górę profesor Kordylewski do obserwatorium. Poznał mnie, jak już tam pracowałem i mówił, a dzień dobry panie magistrze, jak się tu panu pracuje, to tamto. A ja pytam się go, a pan tu co będzie robił? Ja przyszedłem sfotografować odkryte przeze mnie księżyce. Jakie księżyce? Przecież księżyc to jest jeden. Ja mówię, ale nie, Ziemia ma trzy księżyce. I przyszedłem tu sfotografować, bo nigdzie w Krakowie, gdzie jest rozproszone promieniowanie, w żadnym obserwatorium, ani na skalę, ani w Myślenicy, ani gdzie indziej się nie da tego zrobić. A tu jest wygwieżdżone niebo, a pamiętam to lata 60. Zakopane było wtedy kiepsko oświetlone, czyli była w Tatrach pełna czerń. Zimą gwiazd były miliardy na niebie widoczne w ogóle. Jakie to księżyce? A on mówi, bo ja wyliczyłem najpierw matematycznie, a potem oczywiście wyliczyłem i teraz chcę udowodnić, że Ziemia oprócz normalnego księżyca ma tak zwane pyłowe księżyce. Pyłowe księżyce w punktach libracyjnych Lagrange'a. I jest to trudno sfotografować, bo to musi być zupełnie, muszą być idealne warunki. Przywiózł specjalną aparaturę, ustawiłem na tarasie, no i potem to sfotografował. Jak przyjechał drugi raz, też trafił na mnie i mówi tak, to pan będzie pierwszy, któremu to pokaże. Niech się pan położy na wznak na tarasie. No to ja się położę na wznak na tarasie. Leżę tak i on mówi tak, proszę teraz, co pan widzi? Ja mówię, no widzę nieboskłon, no, ileś tam miliardy gwiazd na niebie i tak dalej. Dobrze. Niech pan teraz rusza głową tak w tej płaszczyźnie, jak pan tak leży w lewo, prawo, cały czas wodząc wzrokiem po nieboskłonie, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. No to ja tak ruszam i on się pyta, a czy pan widzi jakąś różnicę w tym pasie, co pan robi? No ja mówię tak, panie profesorze, wydaje mi się, że gdzieś tak tu w tym miejscu i tu w tym miejscu jest takie bardziej rozjaśnienie jakby, ale minimalne rozjaśnienie w stosunku do tła tego granatowego nieba i tam jest mniej gwiazd. A on mówi, no i właśnie. Bo to są pyły, te właśnie pyły, te, które są zgromadzone w postaci pyłowych księżyców i one zasłaniają część tych gwiazd. I dlatego je tu można akurat w tym przypadku zobaczyć. Ja byłem pierwszy, który mi je pokazał, ja je widziałem. No i oczywiście teraz Węgrzy sfotografowali je elegancko parę lat temu. Także zostało to udowodnione i te księżyce się nazywają księżyce Kordylewskiego. Albo pyłowe księżyce Ziemi, mają podwójną nazwę. No i w ten sposób byłem, jak powiedziałem, pierwszym z obserwatorów tych księżyców, ale z profesorem Kordylewskim była taka historia, bo powiedziałem, że nie był profesorem. Bo się okazało, że za czasów komuny, jak on tam wykładał, to jego mentorem, jak gdyby, jego z kolei takim słynnym profesorem, to był Banachiewicz, który rachunek krakowianowy tam stworzył i też był astronomem, wiele takich, to był dla niego taki mentor, jak dla mnie Kordylewski.
I jak umarł Banachiewicz, to się odbył się pogrzeb, ale Kordylewski chciał go z cholerem pochować, bo to była sława naukowa. A w okresie komunizmu sławy naukowej to się chował byle gdzie, nie? I pochowali go na rakowickim cmentarzu, ale on wtedy zadbał o to, żeby go pochowali w dwóch trumnach. I pochowali tego Banachiewicza w trumnie, a tą trumnę dali do trumny i pochowali na rakowickim. Po roku wymyślił sobie profesor Kordylewski, że go trzeba wykopać stamtąd. No i miał taką swoją ekipę, w tajemnicy to wszystko robił w nocy, tam kazał robić. Pojechali tam na te Połąski, wykopali tą trumnę, wyjedli z tej trumny, tą trumnę, gdzie on leżał, do samochodu takiego, którym przewieźli go i pochowali go na skałce. I pochowany jest na skałce. Jak się dowiedział rektor, że pochowali tamtego nielegalnie na skałce, to ten Kordylewski profesor miał przechlapane na uczelni. W ogóle był wyklęty i dlatego nie mógł awansować. Ledwo mu tamtego docenta dali, ale profesora go skreślili non-stop. Co poszedł wniosek do Rady Państwa, to skreślony. Dopiero jak przeszedł na emeryturę, no to też poszedł jeszcze wniosek, żeby mu już teraz dać. To odpisał tam przewodniczący Rady Państwa, teraz to już mu nie potrzeba, bo jest emerytem. No i nie został profesorem, tylko został docentem tylko mianowany. Taka historia fajna z panem profesorem moim kochanym. Bardzo tak. To miał człowiek fantazję krótką. Miał fantazję, tak. To jego syn to potem zdradził. Ja o tym wykopaniu nie wiedziałem. Dopiero mi Jurek Brzozowski w zeszłym roku o tym powiedział, że taka historia była. No. To dobrze. To zostaje już tutaj zapisana i będzie wisieć w internecie. Będzie tego, no jasne. No, dobrze. To ruszamy dalej. Nie, już teraz nie. A czy mówię, nie, wiesz, że kończymy nagrania i ruszamy dalej. Aha, ruszamy dalej. Nie dobrze. Mówię, że z opowieściami, bo już dobrze. Chyba nie mamy więcej czasu. No, a książka to będzie, no jak się ukaże, to będzie dobrze, jeśli się ukaże. Będzie kolejne wydanie, grubsza, poprawione. Znaczy poprawione i reszta. Aha, bo tu jest tylko, tu się na 70 roku kończy, a to będzie cały życie. A, rozumiem. Tu jest 28 rozdziałów, tam będzie 60 rozdziałów i 400 zdjęć. I to będzie całość, cała biografia prawie stuletnia. Bo jak ja zaczynam od ojca 32 rok, to teraz mamy 90 lat dokładnie. No a to teraz jest prowadzona, bo dam ostatnie zdjęcia z tego roku. Czyli 90 lat to jest wiekowa autobiografia. Pięknie. Chwała Bogu. No. To ruszamy dalej. Dobrze.